Wyprowadzam się z domu X. Jezus, nie wierzę. Na co? Opuszcza dom X? Nie, tylko nie to. Ja co się dzieje? Start projektu Nuts World. Poniedziałek 15. Trailer projektu Nuts World. Piątek 15. Się znowu X, nie wytrzyma. Dobrze, proszę Państwa. Ona się cieszy z tego. W końcu się uwalniam od tych z***ów. Oficjalnie mogę teraz powiedzieć. Nagrałam, pamiętacie taki film na kanale, że to koniec? Tam myślicie, że tej Paulinie Hornik płacą za to, że ona po prostu siedzi w odcinkach i nic nie mówi? Przerwę na YouTubie i że wrócę z moim projektem. Trochę się to przedłużyło ze względu na to, że szukaliśmy bardzo długo domu do tego projektu. Dziękuję. Ale w końcu się udało. Dlatego w końcu nasz czas, że wyprowadzam się z tą mix na amen. W ten piątek o godzinie 15 na moim kanale pojawi się trailer mojego projektu. Dlatego musicie sobie tą datę koniecznie zapisać. I świeci dupą na Instagramie. Skąd wiem? Nie pytaj. No nieźle, Gumiś. To dla mnie bardzo ważne, jest to dla mnie w ogóle, to jest moja ambicja, to jest mój projekt, dom, który ja znalazłam, to są ludzie, którzy są mi bliscy. Ogólnie uważam, że... Szybik, dzięki za 3 miesiące. Będzie kartony na to. To jest ten dzień. Patrz, mam swojego operatora. Tak? Dobra, to nie jest śmieszne, BK była instrukcja składania tych kartonów. O Jezu, daj to. Nie wiem, ja zawsze tak składałam kartony, nie? Aaaa! Co idzie do samego kuski jakieś inne rzeczy? Jesus! Serio, jak ktoś będzie śledzić mojego Vinted, to tam będzie mnóstwo nowych rzeczy. Bo ja muszę się pozbyć po prostu tych niepotrzebnych. Nati? Co? Trzeba się... No ale buty ma spoko tutaj te przynajmniej. Tego pakowania chciałem cię zapytać. O tym jak tutaj było? Jak się czułaś z Steamem X1, później z Steamem X2? Spędziłam tutaj 2 lata swojego życia. Niesamowite 2 lata. Przeżyłam pierwszy team, niecały, końcówkę. Przeżyłam drugi team, cały. Mi to tak w ogóle zleciało. Po prostu ja, jak sobie tak policzyłam, że ja tu mieszkam ponad 2 lata, to ja nie wiem, kiedy to mija. Ej, a myślicie, że ten Nuts World osiągnie sukces, kurwa? Myślicie, że to ma w ogóle szansę jakby osiągnąć sukces? O, to jest niesamowite. Dobrze mi się tu mieszkało. Mimo wszystko ten dom, nie wiem, mam takie... Na przykład, jak rozmawiałam z Marcinem albo coś, no to oni mają takie złe, wiesz, taką złą energię. No myślę, że tak średnio, ale też będzie oglądał pewnie. Będę opuszczała ten dom totalnie w takiej pustkiewnej. Ja myślę, że to może... Ja myślę, że to będzie tak, że przez pierwsze 2-3 miesiące będzie miało na przykład po 300-400 wyświetleń, tysięcy. A później tak będzie oscylować tak do 100 koła, myślę, max. Tak myślę. Chyba, że to będzie jakiś mega, kurwa... Mega projekt, kurwa, jakiś popierdolony, ale wątpię raczej. Z dobrymi wspomnieniami. Wiadomo, że też dużo takich nieprzyjemnych rzeczy się tu działo, ale to jak wszędzie, jak w każdym życiu, jak w każdej pracy, tak pokrótce po prostu było to fajnie. Ale pora się wynieść. No, ale proszę Państwa, też chciałam tutaj zaznaczyć, że wy dalej nie wiecie, kto się dostał z castingu. No nie wiecie, to wolę mieliście się jak dowiedzieć, dlatego że nie podaliśmy informacji, ile osób i kto przejdzie, dlatego że to się dowiecie... Tak, czy ona już... musi w każdym kadrze stać, kurwa? Się dowiecie? W projekcie. Na pewno poznacie swoich ulubieńców, których wybraliście, bo to wy wtedy głosowaliście, tak zapomnienie. I te osoby, które wtedy by wybraliście... Nie no, ona kurwa stoi po prostu. Te, które planowaliśmy, się w projekcie znajdą. Co to jest? To jest pelerina. Z trailera. Przez który mnie wszyscy znienawidzili. Łącznie z moim chłopakiem. Tak szczerze to... Co z tym chłopakiem jej w ogóle, kurwa? Ja pierdolę, jak można zmarnować tak swoje 5 minut, nie? Wrzucasz numer, później odwołujesz ten numer i nadal go nie ma, już tyle minęło, już kurwa w ogóle zapomniałem o tym, nie? Ja pamiętam, strasznie mi to szybko minęło. Ma być niedługo, a już każdy... Ja przynajmniej mam wyjebane już na to, nie? Wtedy kurwa było głośno i chuj, i nie ma tego już. To było wczoraj, w momencie, kiedy Stuart do mnie napisał i wtedy się potem spotkałam z tobą, byliśmy na Mariackiej. Wtedy powiedziałam Paulinie o tym, że dostałam propozycję dołączenia do teamu. I byłam pierwszą osobą, nie, drugą osobą, która... Drugą, no, bo wtedy Bartek jeszcze wiedział, tak. Czyli mój były chłopak. I tak się to wszystko potoczyło. Mega. Ewa, ale to dzieci za 3 miesiące. Było zajebiście. Gdybyś nie rzuciła studiów... O Jezu, skończyłabym jako farmaceutka. To teraz byś pracowała w aptece na Mariackiej. W aptece, czemu no? Przysięgam, że ona się nie nadaje do gadania do kamery, przynajmniej dla mnie. Wywołuje u mnie jakieś takie negatywne emocje, strasznie, takie sztuczne negatywne emocje. Mariackiej. Nie wiem, tak
miarę to jest słabe. Pracowałabym w aptece, proszę Państwa, najprawdopodobniej. A tak, moje życie teraz jest, no, wymarzone. Jakby nie zamieniałabym go na żadne inne. I jestem strasznie szczęśliwa, że taką decyzję podjęłam. Karol przegrał. O kurwa! Właśnie, o kurwa. Patrz, Karol. No ale szczerze, to mi trochę smutno, no. Ej, a nie chciałbyś tego... Karol już kurwa w głowie, eksterminacja, przejęcie kurwa Dom X. On już kurwa podkręcał opony Natsu w tym busie, żeby się kurwa ten... nie dojechała, nie? Bo to jest impostor, przysięgam. Kiedyś moja teoria się potwierdzi. Kiedyś moja teoria się potwierdzi. No nie, no Lifty Mix trzyma gdzie spać, nie? W sumie to dużo im dajesz. Na tym łóżku, co ja gadam? No to żarty, no teoria, taka żart, rozumiesz? Karol, nie płacz. Nie jedź na to, ona wróci. Nie jedź. Kurwa, wgrali mu jakiś zaudejtowany program płaczu, nie? Do jego systemu. I nienaturalnie wygląda. Już, widzicie jak zareagował? Patrzcie to, kurwa. Momentalny switch. Zero emocji. Ja pierdolę, nie, no masakra. No, nacjesz się tym lustrem, bo no to już nie jest twój dom, nie będziesz mogła korzystać z takich przyjemności. Ostatnia fotka. A bierzemy na ty ten obraz? Który? Ten. Ja bym wziął ze sztuki. Ej, ale ten, ej, szczerze, tamten? O, jest ładny. Nie, no tamten to ja sobie zaklepałem. Nieprawda. Prawda, zaklepałem właśnie teraz. Co ty robisz? Mamy nadal takich kolorów w tym domu. Mount XD, dzięki za Prima. Aha. Bomba na panie kończyła. Jesus. Nie możesz opowiadać, co się stało z ludźmi z tego zdjęcia. Co się stało z tymi ludźmi, kurwa? Ta teraz ma hobby rozjebanie głów. Ten, nie wiem, kurwa. Ten nadal nic nie robi. Co tutaj? Leksiu! Mama! Czemu oni się śmieją z Leksia? Rozjebanie głowy teraz. Czaro pisze maturę. Czaro pisze maturę. I Łukasz Gaj nagrywa piosenki. A Pati jest... Pati jest... Powiedział to. Co jest, kurwa? Ja aktualnie... Niezłe... Niezłe... Ja pierdolę, stary. Niezłe ziomy, nie? Niezłe, kurwa, ziomy. Tym jak to rodzina. Wyprowadzkowy. O, akurat podjechał, proszę państwa. To co, obraz, tapaczka i tyle, tak? Tak, ja już mam wszystko. K***a, wyprowadzam się, znowu X nie wytrzyma. Ej, jaki ten panek jest czysty w środku, zobacz sobie. No. Całkiem, nie? Git. Wirusa ktoś mu wgrał. Patrzę na mnie, ty kiedy wiesz o tym Marole. Na co pani prezes, ja odpalam nowy projekt. Nie zajmuję, bo to tak. Dobra, Mara. Mam ci nadzieję, teraz wszystko ci zabiorę. Cały team onflik, nie jeden konflikt, plus nikt nie zapomni. Liczę, że wnikną, opracuję, o Rick Dix, to magiczny kawał. Stoi. Czaru. Nice, dobry performance, bardzo mi się podobało. Będę robiła na start projektu 1000 limitowanych blues. Wow, taki? Ja pierdolę, ale drip. Mega drip, kurwa. Zebranka, kurwa, zebranka.pl. Jak MK albo SK, to dobra. Myślę, że dałabyś radę schować się. Ja, dzięki za gifta. Spróbuj. A tak od góry. O, w końcu wynieśli śmieci. Żartuję! Szacun Natsu! Czekam na nowy projekt. Czynnikami kazała wziąć? Coś takiego. Nie wiem, który jest. A to kto jest, kurwa? No! A to ta! Zajebiście. Psycholka, czego ona tam ma? Albo nie, to nie była psycholka. Albo to była psycholka? Dobra, więc podobno fantastyczny pomysł, żeby wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne, mniej więcej spakować do tej walizki, żebym nie musiała grzebać w tych worach. Pokój pusty. Tak, pokój jest pusty, więc idę. W sensie wiadomo, że tam z tyłu za mną stoją kluczyki, okulary i tak dalej, więc zaraz pewnie po to wrócę, ale teraz nagrywamy takie, wiecie, ujęcie, jako pożegnanie się z tym pokojem. Uwaga, nagrywamy. Teraz proszę montażystów o smutną muzykę. Czekajcie, ja zagram. To są pierwszy raz widzowie ujęcia szczere, tak? Właśnie przez cały projekt wyglądało, ale zawsze to było wycięte i teraz jest pierwszy raz szczerze bez cięć. Jako pożegnanie się z tym pokojem. Uwaga, nagrywamy. Teraz Zobacz. Proszę montażystów o smutną muzykę. Czekajcie, ja zagram. Zobacz.
Nieźle. Pierwszy raz szczery materiał. Gratulacje, Natsu. Szanuję to. Szacun. Dobra, to już idę podejść z powrotem. Chciałam się dzisiaj pożegnać z domownikami. Wiadomo, że to nie jest tak, że ja tutaj... Bo najprawdopodobniej spędzę tutaj jeszcze noc, tylko już jestem w pokoju, tylko chyba... W sensie... Nie, w sumie. Niesamowite. Pusto. Ej, stary, w ogóle... Ten żylandor. Proszę Państwa... Master Q, dziękuję za dwa miesiące. Mam, jest to walizka moich takich rzeczy, które powiedzmy chciałabym mieć... Ja nie wiedziałem, że w panku można vana, kurwa, wynająć. Pojebane, kurwa. W ogóle całe szczęście, że tego panka mamy. Nie chciałam oglądać filmy przeprowadzkowej, bo szczerze wolę się zajmować swoimi rzeczami sama. Wiem przynajmniej... W sumie spoko. Tak dalej, więc... Fajne. Więc panek nam na szczęście pomógł i mamy takiego fajnego... Ojojoj. Zesimowałeś się? Kurwa. Nie. Chciałam powiedzieć, że oficjalnie wyprowadziłam się i nie mieszkam już w domu nic. Co? Czas zacząć nowy etap w życiu i nowy projekt. Jestem w chuj ciekawy tego projektu, ze względu na to, że jest tak bardzo hype'owany, kurwa. I jak okaże się, kurwa, gównem, to będę się śmiał. Ile ich ma tam być? Raz. Czy to jest nitro, kurwa? Nitro ma być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11 osób. Włącznie z Natsu. Kurwa, nitro, nie? No pewnie na dojazd, a nie na stałe. No pewnie tak, dlatego ma pewnie białe ciucha, a inni mają czarne, nie? Pewnie o to chodzi. Wypierdala je chamie jebany. Natsuworld.ok. Fajny Instagram. No, powiem szczerze, mega materiał. Naprawdę mnie to, kurwa, że tak powiem, zadziwiło.